Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Minimaj, dobrze wiecie, kto jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, to jak zostawi suba, oczywiście jak film wam się podoba, wiecie, łapki w górę, żeby takich filmów było więcej. No i co, w dzisiejszym odcinku Instagram decyduje o tym, co mam dzisiaj robić, czyli będziecie mieli prawo wyboru na moim Instagramie, oczywiście, no, wy już to oglądacie, więc teraz tego prawa nie macie, a ja biorę się do nagrywania story i że dzisiaj będzie decydowane. I pierwsza rzecz będzie taka, że po sesji, która teraz się odbywa w domu, będziemy szli coś zjeść, bo jeszcze nie jadłem się na jadę. Dopiero wstałem, dzień się dopiero zaczął, jak widać jest godzina 11. Dżedżo, jesteś głodny? No, trochę. Jesteś głodny, tak? Jestem. Ja też jestem głodny, to może zadecydujemy, kto nie je. Ja czy ty? No, ja mam wszystko włączone. Będzie raźniej. Instagram decyduje, czy robię sobie śniadanie w domu, czy jem je na mieście. Manko, siemanko. Kochani, możecie tu już zaczynać powoli, czyli wybierać, czy decydować za mnie, czy jem śniadanie w domu, które przyrządzam sam, czy jem śniadanie na mieście. Zadecydujcie. Do was to należy. Moi kochani, mam już wyniki. To jest jeden wielki problem. Jest 50 na 50. Jest w łeb. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Nie, no na miasto jest tu. Pisze na miasto, że jest 6500. A no to idziemy w takim razie, jemy na mieście. Właśnie manko. Wypadło, że jemy na mieście. Z tego co widziałem, było trochę więcej, mała różnica, ale jemy na mieście. Teraz pytanie do was, czy jemy na mieście hot doga ze stacji, czy śniadanie z restauracji? Co jemy? Mamy śniadanie w restauracji, czy śniadanie na stacji? Śniadanie w restauracji, więc jedziemy do restauracji coś dobrego zjeść. Dobra, jesteśmy na śniadaniu. Druga opcja będzie taka, to zapłaci za to śniadanie, bo nie lubię jeść sam, więc dużo też będzie jadł. Moi kochani, jesteśmy na śniadaniu, tylko jest taki jeden problem. Ktoś musi za nie zapłacić. Ja za nie zapłacę, czy... Ten pan za nie ma zapłacić. Odkładam telefon, żeby nie było ile sobie możemy brać. I dopiero jak zrobimy zamówienie, wtedy sprawdzimy. Dobra. Czy tak będzie ok. Co o tym Radek sądzisz? Kurna, Radosław. Jest 50 na 50. Głosy na George'a są większe. 50 głosów. O 50 głosów. 60 głosów. Dobra, ja to robię tak. A mnie wkopaliście. Wolę tą wersję niż tą, co planowałeś, kto nie zje. Aha. Wtedy jakby jeszcze się trafiło na mnie, że nie zjem, to... To było ciężko. Śniadanko mamy już przy stole. Mamy lemoniatkę, jedną, drugą. Popatrzcie, jakie piękne, eleganckie śniadanka w Krakowie. Radziu niestety musi za to śniadanie zapłacić, więc myślę, że to będzie jedno z lepszych śniadań w moim życiu. Wiecie czemu? Bo za darmo. Radosław płaci rachunek. Czekamy Radku na rachuneczek, tak? No. Coś ci tak mina zrzędła. Dzięki widzowie. Oby więcej takich głosów było. To 11. Teraz wpadliśmy na pomysł z Radkiem, czy kupujemy taki dywanik Krzysiowi, co widzicie tutaj, czy kupujemy takie oto krzesełka na balkon. Wpadłem na taki pomysł, kupujemy takie krzesełka do mnie na balkon, czy Krzysiowi taki dywan do pokoju. To czy to? No, mamy już decyzję, braliście dywan dla Krzysia, więc będziemy brali mu dywan, a teraz chciałbym zrobić kolejny story. Dobra, dobra, moje kochanie, jest taka lampka do wzięcia. Czy taka lampka wygląda dokładnie tak, którą wybieramy, tą czy tą? Co, czekamy 5 minutek i będziemy wybierali którąś jedną z lampek. Na razie zielono na prowadzeniu. Instagram zadecydował, 67 do 33. Bierzemy lampkę dziecięcą. Teraz idziemy zanieść Krzysiowi jego prezent od was. Wy zdecydowaliście, że trzeba mu kupić dywanik, bo nie ma w pokoju. Muszę jeździć swoimi autkami. No i taki dywanik mu sprezentuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Moi fani zdecydowali, że muszę ci kupić prezent. Proszę cię bardzo. Elegancko, czekaj, rozkładam. O chłopie, patrz co ja tu mam. To od razu sobie poświgamy, nie? Tak, się robi rondobokiem, patrzcie to. Ale poleciał, py, jazda, lecimy, dobra, na parking. Dobra, siemanko widzowie, słuchajcie, jest następująca sytuacja. Dzwoni do mnie mini Mike, mówi, jedziemy na obiad. Więc lecimy sobie na obiadek. Mam bardzo dużą chęć na krem pomidorowy, więc mam nadzieję, że mini Mike zabierze mnie w takie miejsce, gdzie będę mógł sobie zamówić krem pomidorowy i może jakąś rybkę, bo taką miałem dzisiaj ochotę i takie zamówienie też sobie zrobiłem. Zamówiłem je dosłownie 10 minut przed tym, jak do mnie zadzwonił i powiedział, że jedziemy na obiad. Więc niestety chyba jedzonko przepadnie, ewentualnie
ewentualnie zjem sobie jako takie zimne lub lekko podgrzane dzisiaj wieczorkiem, a tymczasem czekam na chłopaków, bo już powiedzieli mi jakieś 7,5 minuty temu, żebym wychodził przed chatę, bo zaraz tu będą, a dalej ich nie ma, więc słabo z ich strony, no ale mam przynajmniej nadzieję, że wynagrodzi mi to minimajk w postaci zarąbistego obiadku, także moi drodzy, szkoda, że w ogóle wy będziecie prawdopodobnie to widzieć, o ile ktoś z montażystów to wrzuci do filmu, jak już to oglądacie, no bo z tego co wiem, to dzisiaj wy decydujecie o tym, jak będzie wyglądał dzień minimajka. Mógłbym wcześniej coś sobie wymyślić, tak żeby miał to wpływ, to by było spoko, tak to lipa. To co powiedziałem przez ostatnie 2 minuty było totalnie bez sensu, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ chłopaki zaraz tu będą i zjemy pyszny obiadek, więc siemaneczko. Jedzie, czy to jest Renault Modus z jednym spalonym światłem, to musi być Jojo. Moi drodzy, to musi być Jojo, panowie właśnie będą mnie zabierać na jedzonko. Dzień dobry, taksi! Tak, siadaj, zapraszamy. Kochani, zaprosiłem Krzysia na obiad, no i jest decyzja taka, że nie zdążyłem się przebrać na ten obiad. Więc pytanie, czy idę tak jak jestem ubrany, czy lecimy do jakiejś wypożyczalni po jakiś zwariowany, głupkowaty strój? Wybierzcie zwariowany strój! Niech przebierze się za hamburgera, a później pójdziemy do restauracji zamówić rybę. Ale oczywiście wiemy, co wybiorą widzowie. To jest raczej, ja stawiam takie 90 do 10, że wybiorą oczywiście głupkowaty strój, no bo przecież oczywiście, że każdy chce zobaczyć. Widzą cię w normalnym stroju teraz, to czemu mieliby wybrać inaczej? Dobra, lecimy do wypożyczalni po strój, skoro tak zagłosował Instagram, później biorę Krzycha na obiad, o kolację, więc zobaczymy. Bierzemy 2 stroje i wy zadecydujecie, którym mam być. Hamburger już był. Ale hamburger nie było. Ja tutaj dam. Dobra, to jest okej. Okay. Chciałem wyjść z tego miejsca, ponieważ tu jest bardzo słaby zasięg. No i teraz wam pokazuję wyniki tego oto głosowania. 65% na hotdoga, krewetka 35%, czyli dzisiaj będę hotdogiem. Dawaj zdjęcie. Żeby nie było, że wiocha. Torebka za 10 koła. Jo. Dobra, bierzemy to. Hotdog, przyjacielu. Hotdoga. Kurczę, no nie wiem, czy hotdoga bym zjadł. Ja bym zjadł coś klasycznego. Mike mówił, że chciałby, że jak najmniej osób go widziało, to może jakaś galeria albo coś. Galerię może sobie odpuścić, może jakiś Chińczyk. Może być. Dojechaliśmy do restauracji. Krzysiu stwierdził, że lepiej będzie jak usiądziemy w ogródku, żeby mi lepiej było widać, że na ten odcinek Radek został już przekroczony. Przepraszam bardzo, ja rano płacę za śniadanie. A, no tak. Kumpel mówi, że zupa krabowa jest zarajbista, więc możliwe, że będzie dobra. A drugą bym wybrał ostro kwaśną. Może być. Dobra, to czekajcie. Krabowa czy ostro kwaśna? Moi drodzy, minimajkowi wybieramy zupkę. Czy będzie to zupa na ostro, zupa ostro kwaśna, czy może zupa krabowa? Wybierajcie, wybierzcie słusznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam za mój ubiór, ale... Dla mnie... Napajnie bomba. A, dobra. Macie już? A nie mamy. No jeszcze nie mam. Ja mam. Jeszcze tak sekundkę, jakbyśmy tak 2 minutki. Dobra, dziękuję. Poczekam. Dobra. Na ostro, pa. Bezkonkurencyjnie. No to dobra. Proszę pani, dla mnie będzie... Zupa ostro kwaśna. Zupa ostro kwaśna. No, czekamy sobie właśnie teraz na jedzenie. To jak zawsze w telefonie. Zero konwersacji. Radek trzyma kamerę. Żyć nie umierać. Ja siedzę w jakimś hotdogowym stroju. Pani tu pięknie jedzie, pomachamy elegancko. Ale pani ma oczywiście w nas. Wy zdecydowaliście, że mam jeść zupę ostro kwaśną, więc ją zjem. Mam nadzieję, że będzie smaczna i będzie wszystko w niej okej. Okay. Pytanie, kto później za to wszystko zapłaci? Oczywiście myślę, że znów zdecydują widzowie, czy zapłaci to Radek, czy zapłaci to Krzysiu. Ja mam ochotę występować w filmie jeszcze mam płacić? No. Ja nagrywam i jeszcze płaciłem. Krzysiu. Ja myślę, że widzowie zdecydują, czy zapłacisz. Czy dasz na piwek 20 zł czy 100 zł? O, to jest bardzo dobry pomysł. Panowie, chciałem wam powiedzieć tak, nie mam gotówki przy sobie, ale nie wziąłem telefonu ze sobą, a zawsze blikiem płacę. Oh. A ty nie mój telefon. Ale tak, jak nie twój to biorę, nie? Twój Radek? Nie. Ciebie twój, ja skoro twój też, no to jest już mój. No to smacznego panie hotdogu. Dziękuję. Dziękuję, a mogę dostać łyżkę, bo pan sam mi czy tak zupę ciężko jeść. Ale będzie mnie dupa palić później pewnie, co nie? Powiedz, czy smaczne, czy ci smacznie wybrali? Kwaśna, jak skurczy byk, ale nie jest tragiczna do zjedzenia. Ale powiem, no dupy nie urywa. Tej bardziej sos bym powiedział niż zupa, ale jest okej, okay. da się zjeść. Jak się ten, muszę spróbować takiego, czy jest dobry. Ja też muszę spróbować takiego tego. Gąbało. Dobry. Dobrze, jak mój. Ostry. O. Coś mi smakowało? No. Nie no, mi zupka jak widać też bardzo dobrze smakowała, herbatka jest przepyszna. Danie Radka jak widzicie też zostało zjedzone, skonsumowane, chłopcy zostali mieli dogodzone. Krzysiu, weź sobie na wydarzenie. Krzysiu.
takie leczo. Moi kochani, sytuacja taka, sprawa taka, że muszę zamknąć bagażnik. Czy Krzychu ma mi go pomóc, czy nie? Jak myślisz, że Krzychu poradzi sobie bez twojej pomocy? Myślę, że da się to zrobić. To, moi drodzy, są problemy dnia codziennego. Tak, problemy dnia codziennego, ale mam pomysł już. To najwyżej ci lampę ubije trochę. Mnie? Mojej mamie. Przepraszam bardzo. Dobra, mamy 60%, no nie. Podaj rękę. A nie mogę ci pomóc. I teraz zeskocz, razem trzymając to. Ktoś się urwie. A, widzisz? O, jest, mamy! Moi kochani, z racji tego, że Krzychu pomógł mi wnieść biurko na drugie piętro, bo do windy się nie zmieściło, stwierdziłem, że zrobię mu przysługę, jeżeli oczywiście Instagram tak zadecyduje. Dokładnie tak. Tak się składa, że mam dużo pranka do zrobienia. Biały prank do zrobienia jest. Żeby nie było tutaj, że będę musiał wkładać albo ja, albo ty, bo musisz to zrobić ty, więc niech widzowie zadecydują, czy bierzemy pranie białe, czy pranie czarne. Ale bym wystawił. Ja już się szykuję, bo wiem, że ja tego robić nie będę. Tutaj jest. Kubany, jakie place odwalił. Czarne wygrało. Jakby widać, wygrało pranie czarne. Zapisuję, robię screena. Kurczę, szkoda, bo chciałem białe, no ale dobra. Mam. Widzisz, jest. Czarnego też jest dużo. A nie masz opcjonalnych gaci? Nie mam. Dobrze ci idzie. Zajebiście będę powiedział. Elegancki chłopiec, niuchni. Wiem, sam kupowałem. No. Masz gust. Niech się pierze. A wam, jeżeli podobają się takie odcinki, zostawiajcie łapki w górę, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Ja się w tym momencie z wami żegnam, bo jestem w sumie trochę zmęczony. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!